Witam Was dzisiaj w atelier projektanta mody, bo bohaterem głównym filmu będzie maszyna firmy Klein, prawdziwa elektryczna maszyna, dzięki której będziecie mogli uszyć prawdziwe sukienki. No bo w sumie nie tylko dziewczyny szyją, ale myślę, że chłopcy też chętnie spróbują coś fajnego sobie uszyć. No ale troszkę zacznę o sukienkach, więc na pewno macie lalki, które mają zachwycające stroje z pięknymi detalami, różnymi szczegółami i swoje poczucie, swoje wyczucie mody, swoje pomysły na to, jak się ubierać, co wkładać i co chcecie nosić. Myślę, że świetnym patentem będzie rozpocząć od tego, żeby uszyć strój swojej ukochanej lalce, żeby nosiła coś prosto od projektanta. Maszyna Klein jest zabawką dla dzieci, ale jak najbardziej można szwy i fastrygi na niej robić. Można na niej szyć. Jest na baterię. Tu wkładamy cztery baterie AA, zwane paluszkami. A tu prezentuje się w ten sposób. No tu mamy jedną szpulkę, która przechodzi w ten sposób do igły. Tu mamy drugą szpulkę, która wychodzi od spodu. Możemy regulować, jakby wyjmować i wkładać igłę ręcznie. Możemy kłaść stopkę w ten sposób. Ops, zrobić to może delikatniej, ale najważniejszą rzeczą jest to, że będziecie mogli szyć bezpiecznie, bo ta igła będzie chroniona takim plastikowym elementem, jak będzie tu przechodził materiał, to nic Wam się w palce nie stanie i to jest super rzecz, no bo trzeba nabrać wprawy, bo jednak jest tutaj prawdziwa igła i zawsze przy szyciu to powinno być zamknięte, wtedy będziecie bezpieczni. Mamy tutaj jeszcze tak, dwa programy szycia, szybkie i wolne, czyli low, wolne i H, czyli high, szybkie. Tu jest włącznik. No tu mamy pokrętło, które jakby nam podnosi igłę. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. No i co jest jeszcze najważniejsze? Stopka. Ta-da! Stopka jest taką rzeczą, o którym na pewno wszyscy krawcy dobrze wiedzą, która powoduje, że... Zobaczcie. O, muszę oczywiście włączyć, bo tak to nic nie zdziałamy. No i nie przygotowałam maszyny, czekajcie. O. Stopka po prostu pozwala nam na szycie i ona je kontynuuje. Jak ją naciskamy, to maszyna działa. To możemy sobie trzymać na ziemi, tak żeby stopą ten pedał przyciskać i szyć. Opowiem jeszcze chwileczkę o zestawie, zanim pokażę Wam, jak się szyje. W zestawie tu jest opakowanie od niego, no jest oczywiście maszyna, jest oczywiście instrukcja i tu dowiecie się, jak nawijać szpulki, jak umieszczać nici, no jest tu trochę bardzo cennych informacji. A w zestawie mamy jeszcze takie pudełeczko krawcowej czy krawca z dodatkową igłą, z dodatkowymi szpulkami, z naparstkiem, z takim magicznym urządzeniem, które pomoże nam nawlec nitkę z dużą łatwością. Tu mamy różne szpulki już z nawleczonymi nićmi. O, i co? No i mamy centymetr taki papierowy. Myślę, że taki zestaw na początek szycia jak najbardziej wystarczy. No i co? No nie mamy materiałów, ale myślę, że materiały warto sobie dobrać i zgromadzić. Pamiętajcie, że nie musicie specjalnie kupować kawałków tkanin. Mogą to być fragmenty ubrań, z których już wyrośliście. Mogą być to jakieś skrawki kupione w sklepie i myślę, że wypatrzenie takich ciekawych różnych motywów będzie świetną zabawą i dużą inspiracją, bo zrobicie stroje, torebki, piórniki, takie jakie przyjdą Wam do głowy. A teraz trochę o szyciu. Przyznam się, że nigdy nie szyłam na maszynie, więc myślę, że będę bardzo wiarygodna, pokazując Wam, jak się szyje na tej małej maszynie specjalnie dla dzieci. Wybrałam kawałek materiału, to sukienka, spódnica Elzy i wstążkę, którą przyszyję na tej maszynie właśnie do tego gotowego dzieła. A teraz przygotowuję wszystko. Mam przeciągnięte nitki. Zobaczcie, tutaj przechodzi nitka przez igłę, wychodzi też spod spodu z tej szpulki. Zamknę bezpiecznie naszą słonkę. O, proszę bardzo. Włożę materiał do maszyny. Muszę podnieść stopkę oczywiście, bo inaczej będzie mi ciężko. Proszę bardzo.
mogę opuścić teraz igłę, opuścić stopkę, opuścić igłę i rozpocząć szycie. Zobaczcie, że tu jest wszystko bezpieczne, nie dotykam tego materiału, mogę go trzymać w jedną i w drugą stronę, tak żeby go przesuwać, żeby maszyna prawidłowo zszywała ten kawałek. Jeszcze tutaj troszkę poprawię. Na dole mam pedał, no i teraz uruchamiam na szycie wolne, uruchamiam włącznik, no i mogę szyć. Dobra. Pierwsze próby ściegu, słuchajcie, uczę się dopiero, więc będę coraz lepsza, ale kawałek ściegu mam zupełnie niczego sobie, zobaczcie jak wygląda z drugiej strony. No i cóż, no, uczymy się szyć, no. Ja tutaj się zabieram do roboty, a Wam jeszcze dobrej zabawy, no i żebyście zostali tymi projektantami, a przynajmniej dobrze bawili się przy szyciu różnych dodatków. Pa!